Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No kiedy ktoś wyjdzie i powie, że król jest kurwa nagi? Ktoś musi wyjść i powiedzieć, król jest kurwa nagi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. No o co chodzi? No realizm, realia, życie i rzeczywistości. Fakty są takie, że no COVID to jest jedno wielkie oszustwo. Znaczy, no nie jest wielkie jedno oszustwo, ale reakcje związane z tym, no jest to jedna z chorób, zakaźnych, jest to jedna z chorób niebezpiecznych, no ale jednak zamykanie całych krajów, zamykanie całego świata, no to była jedna wielka przesada. We Włoszech kiedyś, no to starali się prokuratorzy zaskarżyć naukowców rządowych za to, że nie przewidzieli trzęsień ziemi, kiedy tam ludzie ginęli w pewnych rejonach, no to starali się powiedzieć, że no, powinni przewidzieć to. Teraz dla odmiany, kiedy jest COVID, no to starają się zaskarżyć i skazywać i wygrywać sprawy związane z paniką 19, z całym tym no, bałaganem, można powiedzieć, cały ten bałagan. Kryminalizacja takiej całej sytuacji, no to pokazuje, że to, co jest totalny bałagan, szczególnie we Włoszech. No, we Włoszech ta cała gospodarka, cała polityka, całe to społeczeństwo, no to nie jest takie można powiedzieć najlepsze, no ale kryminalizacja za tego rodzaju przewidywania, no to nie jest reperowanie całej tej sytuacji, to jest pomyłka, to jest po prostu upadek tego całego wszystkiego. No ale rodziny tych, którzy umarli, no to będą skarżyli, będą ścigali. No i to jest podobne coś, co było w Ameryce. W Ameryce zaczęli wysyłać chorych do domów starców. W Ameryce 60% ludzi, którzy umarli, to byli w domach starców, w domach opieki społecznej, w domach takich zorganizowanych. Średnia wieku ludzi, którzy zmarli, to jest 83 lata, kiedy średnia życia amerykańska jest 70 chyba 8 lat. Także w zasadzie jak się popatrzy na te dwie liczby, no to można się pograpać po głowie. No, nie jest to powiedziane, że ludzie w pewnym wieku po prostu będą musieli umrzeć. No, ludzie, którzy zostali po prostu dopuszczeni, inni chorzy byli dopuszczeni do tych domów, no to jest, można powiedzieć, nie tyle kryminał, co niefrasobliwość, tak? Bo debile zamykają zdrowych, ludzie mają bezobjawową tą koronę. Ja znam osobiście sześć osób, którzy mieli koronę. No większość to, co miało, no to jest poniżej, powiedzmy, 60-tki, no ale również młody chłopak, 20-paroletni, no mówią, że to jest po prostu dzień, dwa, to jest grypa na sterydach, no ale przeżywają. Ludzie naokoło tam robią kwarantanny, no ale to nie jest wyrok śmierci, dla ludzi poniżej 70 roku życia, no to na 10 tysięcy ludzi, którzy zachorowali, 5 umiera. To jest 5 na 10 tysięcy, no to jest w zasadzie nic, tak? Trzeba pamiętać, że w każdym kraju, każdego roku umiera jedna osoba na 100. 1% ludzi po prostu umiera, no, z najróżniejszych powodów. Także, że ta grypa wykańcza, no ale to ona nie wykańcza, no jest gwoździem do trumny, tak? Jeżeli 70% ludzi ma jakieś tam naciśnienia, 60% ma nadwagę, 50% ma, no większość ludzi, których to wykończyło, no to mieli poważne sytuacje zdrowotne i kiedy się ta panika korona przyciągnie, no to jednak wykańcza. W Ameryce
Ameryce właśnie no, było podobnie, podobnie, ale nie robili, pozamykali kraj, nie robili sprawdzania kontaktów, co ludzie mieli w południowej Korei, no to z reguły każdy chory powiedział, że spotkał się z 17 osobami. W Ameryce było tylko jedna, dwie osoby. Najpierw mówili mieć maski, później nie mieć maski. No ogólnie rzecz biorąc od początku, wszyscy ludzie, którzy chcieliby mieć maski, no to mogli mieć maski. Dla mnie wszelakie zajęcia spacery po dworzu, no to już jest idiotyzm. To już jest idiotyzm, ściganie na plaży, ściganie w parkach, ściganie na no zamieniło się to w państwo policyjne. Gubernatorzy, politycy zachęcają do tego, żeby kablować na swojego własnego sąsiada. To jest początek Berlina Wschodniego, można powiedzieć. Ale kiedy realia zaczynają się pokazywać, no to trudno się nie zgodzić, ta bezobjawowa albo lekka zarażenie koroną, było coś, co ludzie widzieli. To ludzie widzieli, no i większość normalnych od początku widziało, że w tym Wuhan, w Chinach, Chińczycy nie patrzyli, czy nie liczyli tych słabszych przypadków. Także później jak zaczęli mówić, ile to ludzi umiera, no to ta statystyka była po prostu nieprawdopodobna. No i te słabsze wypadki również nie zwracali na to uwagi. No i Chińczycy jeździli do tych rejonów we Włoszech, gdzie mieli gdzie mają do tej pory te wszystkie magazyny, nie magazyny. Do Ameryki też przylatywali całymi tabunami. Trump chciał zamykać granice, no to demokraci mówili, że to jest rasizm i tak dalej, i tak dalej. No ale ta grypa na sterydach rozprzestrzeniała się powoli, no ale nie była taka strasznie makabryczna statystycznie. Ale w Ameryce wszystkie te środki masowego przekazu, oni po prostu czekali, wykorzystali to do załatwienia Trumpa. Wykorzystali każdy, cokolwiek on nie zrobił, czy nie zamykał było źle granice, zamykał było źle granice, dawał pieniądze na to, żeby za 100 miliardów chyba zostało państwowych, no podatnika pieniędzy dla Moderny i dla Pfizera dane, żeby doprowadzili do końca te wszystkie szczepionki, no to mówili, że jest za szybko. Pfizer i Moderna, bydlaki jedne polityczne, tydzień po wyborach powiedziały, że będą szczepili. No to jest bandytyzm. Przecież mogli powiedzieć o 2 tygodnie przed wyborami, szczególnie, że Trump i amerykańskie pieniądze podatnika pracowały już od marca, kwietnia na to, żeby to było wszystko zrobione. Także cała ta panika, ten COVID-19 to jest po prostu komunistyczne ukradzenie normalnym ludziom. Do tego i to jest fakt, jak się popatrzy na to, jak to cała ta Biden, on żadnego planu w zasadzie nie miał ekonomicznego. On żadnego planu nie ma politycznego. On naobiecywał tylko najróżniejszym małym grupkom mniejszościowym, czyli wszystkim poza chrześcijanami, wszystkim poza białymi, wszystkim poza ludźmi w średnim wieku obiecywał. Teraz do Pentagonu, no to wziął kobietę, która będzie rządziła Pentagonem. No, z kobiety, nie wiem, jaki to będzie żołnierz z ludzką twarzą, tak? Tak jak już budowali w Polsce socjalizm z ludzką mordą, no to i teraz będzie chyba Pentagon z ludzką mordą, no bo nie wiem, jak to powiedzieć. Także Biden to wszystko rozgrywał, to po linii, powiedzmy, ta szachownica to była wypełniona tym oszukaństwem, intrygą, perfidią i wrednością.
nawet Światowa Organizacja Zdrowia, no to oni promowali, oni przekonywali wszystkich, że po prostu wszyscy poumieramy, no bo patrzyli na to, kto był chory i tam na 100 chorych umierało powiedzmy tam jeden czy dwóch, no ale chorych to nie było 100 chorych, no to w zasadzie było 1000, było 10 tysięcy, bo te 9500 czy 9900, no to mieli tą bezobjawową, tak, także jak się popatrzy na tych, którzy faktycznie ciężko chorowali, a nie patrzy się na tych, którzy lekko chorowali, no to cała ta statystyka nie ma sensu. No wiadomo, że te 1000 czy 10 tysięcy, czy w Ameryce liczą 300 tysięcy, no ale rzeczywistość jest taka, że to jest tych, którzy prawdziwie umarli na koronę, no to jest około 15 tysięcy. 10 tysięcy ludzi umiera w Ameryce dzień w dzień, także 15 tysięcy na 9 miesięcy, no to jest bez sensu, te potwierdzone wypadki, które zaczynają, którzy radio, telewizja, politycy używają, no to jest w sumie bez sensu, no bo trzeba się zgodzić z tym, że to nie można było tego zatrzymać, że nie można było tego zatrzymać i że nie jest to takie straszne, jakby się wydawało. Pewne wskaźniki, no to były też, to było to, że sprzedali Ameryce bullshit, no sprzedali Ameryce po prostu beczkę gówna, tak jak no ten John Hopkins w Maryland, no to oni pokazują tam, że potwierdzone wypadki, no to jest 1% powiedzmy z niektórych stanów, no ale tak jak były autopsje z najróżniejszych przyczyn, no, czy to z naturalnych powodów, czy z wypadków, czy z czegokolwiek innego, no to zawartość wirusa w ludziach, no to było około 10%. Także, że ludzie mieli, a nie wiedzieli, czyli jak wszyscy mają, no to nikt nie ma, tak? No to tak jak mówiłem, to jest po prostu grypa na sterydach, no i część ludzi po prostu przeżywa makabrycznie, ale duża większość po prostu nie przechodzi tego, nie zauważa. Jeżeli i dla wszystkie te gadanie, takie głupie gadanie, że nie ma kosztu, nie ma maksimum kosztu, żeby oszczędzić życie, no to jest łatwo mówić. Jest to łatwo mówić szczególnie politykom, szczególnie urzędnikom, nauczycielom, całej tej budżetówce, no bo urzędnicy i gubernatorzy i wszyscy wychodzą, mówią, jesteśmy w tym wszyscy razem. Ale nie jesteśmy w tym wszyscy razem, no bo jeżeli policja przychodzi do restauracji i zamyka człowieka, który prowadzi restaurację, bo on chce sprzedawać kotlety i on, przepraszam, i on nie ma pieniędzy, bo nie może sprzedawać kotletów, a policja nawet nie straciła dolara, bo jest ciągle na tej pensji, no to jest, nie jesteśmy w tym wszyscy. To jest po prostu zamordyzm, to jest niewolnictwo, można powiedzieć, to jest kasta rządzących, te 10-20% ludzi, którzy żyją z podatków reszty, jest po prostu, to jest makabryczne, no i niesprawiedliwie. Cała ta pandemia pokazała, że środki masowego przekazu, no to są jednak wredne. Oni po prostu piętnują, niszczą, wyniszczają każdego, który po prostu kwestionuje, czy się pyta, jaki jest sens zamykania całego kraju. W Kalifornii teraz zamknęli cały stan. Tam setki tysięcy ludzi już po prostu uciekło, przeprowadziło się w inne miejsca. Tam miliardy, setki miliardów pieniędzy nie wpływa ze względu na to, że biznesy po prostu nie działają.
No i ta wrogość, ta wrogość ludzi, nawet ludzi na ulicy dla innych, którzy po prostu, nawet jeżeli sami chodzą bez maski, chcą oddychać powietrzem, no to tłum po prostu, to jak brązowe koszule w Niemczech, po prostu są w stanie atakować. Są przypadki, że biją ludzi czy w miejscach publicznych i tak dalej. I tak dalej. Szwecja, jeżeli tak się popatrzy, to Szwecja czy Niemcy, no oni jakoś przeszli przez to, jakoś mniej spanikowali w Ameryce. Nie, dlatego myślę, że w Ameryce chyba to nie była panika, to była specjalna gra polityczna, powiedzmy. W Szwecji Amerykanie, jak się popatrzy na Szwecję, no to jest nadzieja, że ci politycy, urzędnicy, gubernatorzy po prostu ze wstydem zrezygnują ze swoich tych stanowisk przez to, co oni robili. W Nowym Jorku, Cuomo, no w Kalifornii, w Szwecji po prostu oni potraktowali ludzi jak dorosłych. W Szwecji potraktowali jak dorosłych. Oni powiedzieli obywatelom, o co chodzi. Powiedzieli, żeby troszeczkę się rozproszyć, żeby ograniczyć te kontakty, używać tej maseczki, gdzie można, albo gdzie się chce, ale bez jakiegoś przymusowego kija. Powiedzieli ludziom, że COVID będzie się rozprzestrzeniał. Powiedzieli, że część się uodporni. Powiedzieli ludziom, że część umrze. Powiedzieli, że szczepionki nadejdą prędzej czy później, także, że to też się jakoś to wszystko uspokoi. No ale nie gadali do swoich obywateli jak do debili. W Ameryce większość tych gubernatorów, polityków, co wychodzi, no to tłumaczy te głupoty, zamyka wszystkich, a sami chodzą bydlaki po prostu do restauracji, mają swoje balangi, mają swoje spotkania, swoje odwiedzają restauracje i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu hipokryzja. No i trzeba w zasadzie głosować, trzeba ich odgłosować, trzeba ich wyrzucić. No i oszukali po prostu społeczeństwo. Można powiedzieć, że Szwecja, no to nie jest najlepsza, ale nie jest i najgorsza, tak? Ale ceny nie zapłacili takiej, nie było żadnego tam jakiegoś cudu medycznego, ale też nie było żadnego jakiejś tragedii czy zniszczenia nieprawdopodobnego. Ludzie tam się zamykali, izolowali i tak dalej, i tak dalej. No i postawili na inteligencję swoich ludzi, no ale i mieli inteligentnych przywódców. W Ameryce najgorszy bałagan to jest właśnie w tych socjalistycznych, demokratycznych Stanach. Tam po prostu ekonomicznie jest makabra, medycznie też jest makabra. Także nie dość, że zabili ekonomię w swoich Stanach socjaliści, demokraci, no to zabili też największą ilość ludzi. Doprowadzili do tego właśnie, że w domach dla starszych, w domach opieki, to był największy po prostu pomór, ludzie tam ginęli na lewo i prawo. Także no, trzeba głosować, trzeba ich wyrzucić. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, czy jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia, dziękuję wszystkim, że głosujecie na konserwatystów. Dziękuję za to, że głosowaliście na Trumpa. Zobaczymy, jak będzie z tym głosowaniem Trumpa. Wojny domowej w Ameryce nie będzie. Stanu wojennego w Ameryce nie będzie. Tak, także wszystkie te opowiadania o tym nie ma co słuchać. 2022 głosujcie na normalnych. W Kongresie Izba Reprezentantów przejdzie w ręce normalnych. Senat też będzie w rękach normalnych. 2024 przyjdzie prezydent republikański.
Trump pozwolił na to, że ludzie przestali nadstawiać trzeci, czwarty i piąty policzek komunistom. Zaczyna się inna partia republikańska. Zdrowia!